Tak, ja starałem się pomóc, tłumaczyłem jej 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, jak to się wszystko skończy. No ale ona ma 18 lat, ona wie wszystko najlepiej. Bardzo dużo osób nie wierzyło w trwałość tej relacji, biorąc pod uwagę, jak szybko i burzliwie się ona zaczęła. I tak oto wczoraj Julia Pelc na swoim Instagramie poinformowała, że chłopak z nią zerwał, a jednym z głównych powodów było to, że okazało się, że jego była dziewczyna jest w ciąży, co wcześniej przez Julkę było komentowane jako nieprawdziwa informacja, której ta była dziewczyna używa po to, żeby ich szantażować. No więc chyba okazało się, że jednak jest to prawda. Queen of the Black po powrocie do mieszkania zareagowała serią bardzo rozhisteryzowanych, emocjonalnych instastories. Niech mnie serio zamkną w psychiatryku, albo nie zabiorą, bo ja sobie już naprawdę nie daję rady ja dzisiaj. Wrzuciła też kilka filmów i zdjęć, które zostały bardzo szybko usunięte przez Instagrama. Tutaj możecie je zobaczyć w wersji ocenzurowanej, na której widać, że pocięła sobie rękę żyletką, a także na szyi ma odciśniętą, cienką, dosyć głęboką, zakrwawioną, czerwoną pręgę. I na tym samym stories, na którym to widać, informuje, że właśnie przeszła nieudaną próbę samobójczą. Też jestem tak przyjebana, że nawet kurwa się powiedzieć nie potrafię, ani sekadła pojąć, więc... Taka jestem zajebista! Następnie jej były chłopak Neon wrzucił taką storkę, na której ciężko powiedzieć, jaka była intencja, ale wygląda, jakby trochę się z niej naśmiewał. On sam w komentarzach później twierdził, że to zupełnie nie o to chodziło i że wydźwięk miał być zupełnie inny. Natomiast no, wygląda to po prostu jak beka ze stanu psychicznego Julki. A następnie wrzucił już takie bardziej poważne wyjaśnienia, których fragmenty słyszeliście wcześniej, w których odniósł się do całej to sprawy. To jest wołanie o pomoc z Julią przed chwilą. Ona jest w Gdańsku, ale już po nią jedzie ojciec i zabierze ją do Warszawy, więc się nie martwcie, sytuacja wydaje się być już pod kontrolą. I tutaj chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, mega props dla Sylwka za tak szybką reakcję i że poświęcił jej czas, bo to jest dokładnie to, czego w tej sytuacji ona potrzebowała. Po drugie, zgadzam się, że szokujące jest to, że wypuścili ją ze szpitala tak o po prostu tego samego dnia. Rezultat jest taki, że już na drugi dzień pojawiły się u niej takie oto stories. Siemka, kochani, właśnie wstałam, czuję się bardzo, bardzo, bardzo źle, ale... Influencer musi udawać w internecie, że jest okej.